Przyjechałam na festiwal książki dla dzieci i młodzieży Czytajmy. Tutaj na pewno znajdę wszystkie nowości dla dzieci. Jak wybrać ciekawą książkę dla siebie? Tak samo jak się wybiera ładną bluzeczkę dla siebie albo dobrą piłkę do kopania. Najpierw trzeba wiedzieć, czego się chce. Czy się chce mieć bluzeczkę ciepłą czy lekką, czy chce się mieć piłkę do piłki nożnej czy do piłki siatkowej, a potem się idzie do sklepu i taką wybiera. Tak samo jest z książkami. Trzeba najpierw wiedzieć, o czym chciałby się poczytać. Jeden chciałby poczytać o podróżach kosmicznych albo o podróżach morskich. Kto inny o detektywach i zbójcach, a jeszcze ktoś chciałby przeczytać po prostu o swoim zwyczajnym domu, otoczeniu, szkole. Trzeba dobrze, dobrze wiedzieć, czego się szuka. Szukam książek o zwierzętach. Czy ma Pani takie książki? Oczywiście mamy sporo książek o zwierzętach. A co Cię interesuje? Kotki, pieski? Kotki. Kotki. Polecam Ci książkę pani Joanny Papuzińskiej, Jak się koty urodziły. Są tutaj opisane prawdziwe historie kotów, a z tyłu zdjęcia z dzieciństwa pani profesor Joanny Papuzińskiej. Bogato ilustrowana książka. Poleciłabym Ci bardzo ciekawą książkę pani Agaty Widzowskiej-Pasiak. Koń na receptę. Lubisz konie trochę? Tak. Zobacz, ona ma taką specyficzną okładkę ta książka, że jak się ją głaszcze, to ma się takie uczucie, jakby się głaskało konia. A historia opowiada o dzieciach takich w Twoim wieku, też troszkę starszych, które by uratować konia, wydały taki tomik wierszy. W takiej imprezie zwykle jest wiele dodatkowych atrakcji. Są różne konkursy i spotkania. Można się dowiedzieć, kim jest ilustrator albo jak się przygotowuje książkę. Czy mógłby im Pan opowiedzieć, jak się wymyśla ilustracje do książek? Ilustracja, jak wiadomo, jest rysunkiem do jakiegoś określonego tekstu. W związku z tym trzeba najpierw przeczytać tekst i wtedy można dopiero wymyślać. Podstawą jest tekst. Zawsze można spotkać znanych autorów książek. Można też zapolować na autograf ulubionego pisarza. Kiedyś szłam sobie z mamą i Helgą ulicą Francuską i mama się szkaradnie potknęła o jakąś dziurę, a Helga skomentowała: to na pewno ta dziura, którą zrobiła ta czacha. I pokazała na mnie palcem. Jeżeli spodobał Wam się ten fragment, więcej możecie znaleźć w tej książce. To pamiętnik dziewczynki o imieniu Amelia i pseudonimie Czacha i jej super wspaniałych przygodach.